Rozcierać nie wolno. Na pewno wiele osób z tym hasłem się spotkało. Jestem przekonany, że każdy z Was usłyszał kiedyś od kogoś, że rysunku nie wolno rozcierać, że tak się nie robi. A jeśli ktoś tak robi, to jest niełk i niedojrzały banan. Ale ja, wbrew obiegowym opiniom, chcę Was zachęcić do zajadłego rozcierania na przekór wszystkim krytykantom. W dalszej części filmu wytłumaczę, dlaczego uważam, że rozcierać można, a nawet trzeba, ale najpierw chciałbym pokazać wam porównanie prac, które zostały narysowane w sposób tradycyjny, samym tylko ołówkiem oraz te roztarte. Po lewej tradycyjne bazgroły, a po prawej rozcierane cuda. Do tego musicie wiedzieć, że Owe prace standardowe jak i rozcierane zostały wykonane mniej więcej w podobnym czasie. Więc to nie jest tak, że rysunki po prawej stronie są ładniejsze i dokładniejsze tylko dlatego, że spędziłem nad nimi X razy więcej czasu. Absolutnie nie. Wszystkie prace zostały wykonane w podobnym przedziale czasowym około dwóch godzin. Zatem pierwszą uwagą moją i przekazem do Was jest to, iż technika rozcierana tak naprawdę jest dużo szybsza od standardowej. Prace po prawej są dużo bardziej szczegółowe, dużo dokładniejsze, a mimo to powstały w porównywalnym czasie jak te po lewej czyli tak naprawdę szybciej, bo gdyby chcieć tak samo dokładnie i szczegółowo rysować tylko ołówkiem, Zajęłoby to przynajmniej dwa razy więcej naszego cennego czasu. Chciałbym jeszcze wspomnieć, że film, który właśnie oglądacie, to mocno skrócona wersja odcinka kursu rysuj z który wczoraj pojawił się na stronie i w którym dokładnie łącznie przez 3-4,5 godziny opowiadam i pokazuję krok po kroku, jak pracować tą techniką, jak ją ćwiczyć. I jakich narzędzi oraz w jaki sposób używać. Jeśli interesuje Was rysowanie na poziomie Level Master, to zapraszam na www.rysujskris.pl. A teraz do rzeczy. To są materiały, których podczas pracy tą techniką używam. Ołówki Koh-i-Noor serii 1500 są one bardzo suche, wręcz sypkie i najlepiej nadają się do rozcierania. Najczęściej pracuję ołówkiem 8B i 4B. Do tego wiszery, pędzelki, najlepsze są te do makijażu, więc większość pań ma je na pewno w swoim arsenale, a panowie, no cóż, no, musicie albo podbierać narzędzia swoim paniom, albo polubić wizyty w drogeriach. Jeśli już jestem przy drogerii, to tam również kupicie gąbkę do makijażu, która jest moim ulubionym narzędziem, jest moją taką magiczną różdżką. Ten biały pisak to żelpę Sakury. Nim robię bliki świateł w tęczówkach, ale również tutaj użyłem go do efektu błyszczącej się powieki. W rozświetleniach pomagają dodatkowo gumki chlebowa oraz w ołówku od Kohinora czy gumka automatyczna monozero, którą można uzyskać bardzo cieniutkie linie świateł. To przydaje się bardzo podczas np. rysowania włosów. Od czasu do czasu używam jeszcze płatków kosmetycznych do większych powierzchni szarości. Ok, to podstawowe i najczęściej używane przeze mnie narzędzia e, mamy omówione. Jeszcze tylko kilka słów o papierze. W przypadku standardowego rysunku w zasadzie możemy brać papier, jaki mamy pod ręką. Oczywiście różne są na rynku faktury, grubości, rodzaje, ale generalnie ołówkiem na każdym da się rysować podobnie. Natomiast w przypadku techniki rozcieranej, niestety papier ma kluczowe znaczenie nie każdy się do tego nada. Jeśli stawiacie swoje pierwsze kroki w tej technice, polecam gorąco Happy Color 250. Ja na nim wykonałem całe stosy portretów. Do rozcierania ołówka jest po prostu genialny. Oczywiście na każdym innym też w jakimś stopniu się to uda, ale są takie bloki, na których jest to okropnie trudne, a efekt pozostawia wiele do życzenia. Ale może o tym opowiem przy innej okazji, może zrobimy jakiś ogólny test bloków. Zobaczymy. Lećmy dalej, bo chciałbym Wam przynajmniej na szybko pokazać, dlaczego uwielbiam ten sposób rysowania. Bardzo prosty przedmiot, filiżanka z kawą, nic nadzwyczajnego, ale na jej przykładzie zobaczycie, jak banalnie prosto uzyskuje się pewne efekty. Zaczynam standardowo od ołówka, ale w pierwszym etapie rysunku nie muszę się praktycznie w ogóle starać, by robić to dokładnie. Zaznaczam wyłącznie rozkład cieni na tym rysunku i w żadnym razie nie muszę się martwić, by robić to równiutko i precyzyjnie, dlatego że w kolejnym etapie rozcieram sobie wiszerem, pędzelkami i gąbkami ołówek i dzięki temu wszystkie szarości, jakie niechlujnie zaznaczyłem wcześniej ołówkiem, teraz mi się wyrównują, wygładzają. Taki efekt można uzyskać dosłownie w kilka minut. Samym ołówkiem praca nad gładką, w miarę jednolitą szarością, trwałaby bardzo dużo czasu. Ale prawdziwa magia dzieje się pod koniec, za sprawą gumki, która o wiele lepiej radzi sobie z roztartym ołówkiem niż z kreskami mocno wrytymi w papier przy standardowym rysowaniu. W bardzo prosty sposób uzyskujemy światła, które modelują w sposób trójwymiarowy nasz rysunek. Pomyślcie tylko, ile czasu trzeba byłoby poświęcić aby takie świetliste plamy wymodelować ołówkiem. Inny przykład. Technika rozcierania nadaje się do rysowania włosów wręcz idealnie. Zasada postępowania ta sama jak przy filiżance. W pierwszym etapie nie muszę się wyjątkowo starać. Na szybko zaznaczam tylko układ kosmyków i cienie, a potem. A potem kilkoma pociągnięciami wszystko sobie wyrównuję i wygładzam. Wszelkie nierówności powstałe w wyniku szybkiego machania ołówka znikają, włosy są równiutkie i piękne. A do tego, od razu w ciągu kilku sekund mam praktycznie gotowe takie gradientowe tło. Potem jeszcze odrobina świateł i wola bajka, prawda? Chcecie blond włosy? A proszę Was bardzo, gwarantuję, że jeśli opanujecie tą technikę, to narysowanie ich w całości nie zajmie dłużej niż 15, góra 20 minut. A jaki efekt sami zobaczcie? Na koniec chcę Wam pokazać jeszcze jeden rysunek, który zawsze wygląda świetnie, a jest banalnie prosty do wykonania. Ludzkie oko za każdym razem fascynuje wszystkich oglądających. Jest uważany za temat bardzo trudny, ale tak naprawdę jest to jedna z najprostszych prac, jakie można wykonać. A do tego przy pomocy techniki rozcieranej robi się ją nieprawdopodobnie szybko. Jeśli wprawicie się w używaniu tych wszystkich narzędzi, wówczas wystarczy znowu jakieś 15-20 minut, by stworzyć sobie naprawdę fajne, realistyczne, rzucające na kolana oko. Zresztą zobaczcie sami, a ja w ostatnich słowach chciałbym jeszcze odnieść się do owego bardzo popularnego zakazu, iż rozcierać ołówka nie wolno. We wspomnianym na początku filmie, w odcinku kursu Rysuj z Chrisem właśnie na temat techniki rozcieranej, na kilku kartkach rozwodzę się nad znalezieniem podstaw tego zakazu. Okazuje się, że jest on głęboko zakorzeniony w umysłach szanowanych wykładowców rysunku, ale bierze się ze zbyt wąsko rozumianej definicji samego rysunku, jaki podaje choćby Wikipedia. Nie będę wam tutaj wykładał całej historii, albowiem temat ten ciągnie się już od starożytnych Greków. Moim kursantom zrobiłem z tego całkiem spory wykład, w którym koniec końców udowodniłem, że ołówek w rysunku można i powinno się rozcierać. Tutaj skupię się tylko na zapewnieniu Was, że nie musicie wcale wstydzić się faktu, że posiadacie i używacie wiszery czy pędzelki. Zwróćcie choćby uwagę na fakt, że rysowanie np. węglem polega w sporej mierze na jego rozcieraniu. Praktycznie tylko w taki sposób da się węglem uzyskiwać przejścia tonalne od jasnych szarości po głębokie czernie. A jednak węgiel jest uznawany za technikę rysunku. Nikt nigdy nie oddzielił ołówka i węgla i nie przydzielił ich do dwóch różnych definicji tejże dziedziny sztuki. Zatem jeśli wolno i należy rozcierać węgiel, to śmiem twierdzić, że ołówek podlega takim samym regułom. Zatem rozcierajcie go sobie do woli. Byle nie paluchami. Jeśli Prawdą miałoby być twierdzenie, że ołówka rozcierać nie wolno, to tylko i wyłącznie dlatego, że nie wolno go rozcierać łapami. Sam tego zakazuję i będę hejtował i beształ w komentarzach każdego, kto dopuści się tego czynu i opublikuje publicznie taki sposób rysowania. Rzecz w tym, moi mili, że na palcach zawsze coś mamy. A to naturalny tłuszcz ze skóry, a to resztki mydła, kiedy indziej jeszcze krem, rosół z obiadu czy sernik ze świąt rozcierając rysunek palcami, wcieracie to wszystko, co tam macie w waszą piękną pracę, a potem okazuje się, że ołówek po tym nie chce rysować, gumka nie chce w tym miejscu wycierać, tudzież ołówek się rozpuścił i zrobiła się paskudna, do niczego nie pasująca plama. Chcecie rozcierać? Róbcie to porządnie i sterylnie, kontrolowanie brudnymi narzędziami typu wiszer, pędzelek czy nawet płatki kosmetyczne. Czy co tam jeszcze chcecie? Czemu brudnymi? Bo wiszer dobry to wiszer brudny. Ten czyściutki, świeżutki nie zostawia zbyt dobrych śladów. Ten używany już przez miesiąc, dwa, dopiero zaczyna naprawdę wspaniale z nami współpracować. Dobra, jeśli się chcecie tego wszystkiego nauczyć na poziomie godnym i nie hańbiącym waszego imienia, to zapraszam na.